Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Julka i witam się z wami w kolejnym filmie, można powiedzieć, Back to School. W końcu zebrałam się i nagrywam dla was tak ważny film, o który mnie prosiliście, czyli o tym, jak zdałam maturę, jak się przygotowałam, takie 10 najważniejszych rad dla tegorocznych maturzystów, ale nie tylko, no bo już młodsze roczniki też mogą wziąć sobie to do serca i im szybciej zaczniecie stosować te rady, tym, uwierzcie mi, lepiej. Wiadomo, że człowiek na swoich błędach uczy się najlepiej, najszybciej i najskuteczniej, natomiast gdybym mogła cofnąć czas, wzięłabym sobie te rady do serca, bo one ułatwiłyby mi ten rok. Poczujcie się przez chwilę, jakbyście mieli starszą siostrę, która po prostu przeżyła to w zeszłym roku i teraz może podzielić się z wami swoim doświadczeniem. Dlatego jak widzicie, przychodzę do was w dresie, no make-up, bo to będzie też taki pogadankowy film. Możecie ten film potraktować jako podcast po prostu z obrazem, ale zanim przejdę do odcinka, to chcę wam jeszcze przypomnieć, że na moim Instagramie trwa rozdanie, gdzie do wygrania są właśnie repetytoria do matury. Mam dwa repetytoria do matury rozszerzonej i jedno do podstawowej. Zasady są banalnie proste, ale już nie chcę wam tutaj zabierać czasu, także wpadajcie na mojego Instagrama. No i tam wszystko macie opisane, macie czas jeszcze się załapać. Ja też nie mam tam za dużo obserwujących, więc szanse są duże. Ale przechodząc już do treści tego odcinka, moją pierwszą radą dla was jest to, żebyście byli systematyczni. Że jeżeli serio zależy wam, żeby tą maturę bardzo dobrze napisać, to musicie zacząć już teraz. I wiecie, ja też sobie mówiłam, że ja zacznę od września, potem miałam zacząć od świąt Bożego Narodzenia, potem od nowego roku. Ten termin się przekładał, aż w końcu miałam wrażenie, że już jest późno. Wiadomo, że lepiej zacząć późno niż wcale, ale nie ma co przekładać tej nauki, bo potem obudzicie się ręką w nocniku. Gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć to, że czas tyka, że trzeba się pośpieszyć, że trzeba zacząć. To nie chodzi o to, żeby teraz już kuć całe noce, tylko po prostu robić sobie na przykład jeden dzień w tygodniu już jakiś arkusz maturalny, coś w tym kierunku, bo wiadomo, że na przykład lektur nie zapamiętacie. Wiadomo, że nie zapamiętacie po prostu wszystkich faktów geograficznych. Chodzi o to, żeby powoli coś robić, żeby potem było wam łatwiej i ucząc się faktycznie w kwietniu, przynajmniej coś wam w głowie zostanie, więc naprawdę weźcie sobie do serca to, o czym ja zapomniałam. Że ten jeden dzień w tygodniu to jest już ogromny krok i to może być naprawdę dużo, dużo procent na maturze i dodatkowo dużo stresu mniej już faktycznie na miesiąc przed. A tak w ogóle, to chciałabym wam powiedzieć, żebyście skupili się tylko i wyłącznie na przedmiotach, które piszecie na maturze i które wam są potrzebne na studia. I każdy przecież tak mówił od początku liceum, że ty skupiaj się tylko na tym, co jest dla ciebie ważne. Natomiast jeżeli już macie gdzieś tam chociażby zarys swojego celu i wydaje wam się, że będzie się na przykład iść tą matmę, to róbcie tą matmę i zostawcie ten polski, bo naprawdę na 30% zdacie. A jeżeli na waszą uczelnię ten polski nie jest potrzebny, to niepotrzebne wam jest 70% z polskiego. Potrzebne jest wam te 35% z polskiego, żeby mieć ten spokój ducha, a na pewno z lekcji też coś się dowiecie, na pewno w ten miesiąc przed coś załatwicie, więc skupcie się na rozszerzeniach, skupcie się na tym, co jest wam potrzebne. Wystarczy mieć te podstawy tam, gdzie te podstawy trzeba mieć, a od początku cisnąć z tylko tym, co jest najpotrzebniejsze. No właśnie. A jeżeli o stresie mowa, to postarajcie się zredukować go do zera. Ja wiem, jak to może dziwnie brzmieć. Jak mam się nie stresować? Przecież zaraz piszę maturę, jestem w klasie maturalnej. Słuchajcie, nie ma co. Naprawdę to nie jest aż takie ważne. Jakby życie się nie załamie. Jest w razie czego kolejny rok, jest w razie czego kolejny termin. Pomimo tego, że wszyscy tak gadają, to wy się stresujecie, bo idziecie w nieznane. Bo to jest taki pierwszy, ważniejszy egzamin, który trzeba zdać. I tak swoją drogą powiem wam, że dla mnie większym stresem i większym wyzwaniem było prawko niż matura. I w ogóle nie odczułam na maturze, siedząc już w tej ławce, że o, to jest ten moment najważniejszy w moim życiu do tej pory. Totalnie nie. Ja mam wrażenie, że ja siedzę na lekcjach i rozwiązuję jakiś sprawdzian, także myślę, że możecie wziąć sobie to do serca, że wcale ten dzień matury nie jest taki straszny, dlatego nie ma co się stresować i tak jak każdy mówi, matura to bzdura, jakby da się ją zdać nie ucząc się praktycznie, no chyba, że chcecie iść potem na studia i chyba, że macie w głowie waszą idealną przyszłość, no to wiadomo, to trzeba się uczyć, ale i tak to nie jest aż tak ważne, żeby tracić swoje zdrowie i szczęście. Więc znajdźcie sobie zajęcie, które wam pomoże się zrelaksować, na przykład przez całą maturalną chodziłam na jogę i
to mi bardzo pomagało, także może spróbujcie, może wam też to pomoże. Także wychodźcie na miasto, bawcie się ze znajomymi, nie traćcie czasu, bo maturalne to też okres osiemnastek i powiem wam szczerze, że więcej będziecie mieć z nich wspomnień, o ile będziecie pamiętać, niż tak naprawdę z szkoły i ze szkolnej ławki, więc nie ma co, trzeba tą maturalną też wykorzystać na imprezy, na bawienie się, bez przesady, ale wy już nigdy nie będziecie kończyć tych osiemnastek, już nigdy nie będziecie mogli czerpać z tego aż tak dużo. Te wspomnienia z wami zostaną na długo, 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 a o maturze się bardzo szybko zapomina i myślę, że ja jestem na to idealnym przykładem. I słuchajcie, kolejna moja rada dla was to jest to, żebyście nie chodzili na wszystkie lekcje, jeżeli nie macie takiej potrzeby. I ja wiem, jak to brzmi abstrakcyjnie, ja wiem, że to brzmi jakbym namawiała was do czegoś złego, ale ja autentycznie w klasie maturalnej wychodziłam z niektórych lekcji, żeby móc się uczyć. Wiem, jak to brzmi abstrakcyjnie i jakbym była jakaś odklejona. Ja naprawdę czasem po prostu z moją przyjaciółką wychodziłyśmy z jakichś lekcji, przyjeżdżałyśmy sobie do domu, rozkładałyśmy tutaj swoje książki, na przykład w momencie, kiedy ludzie ćwiczyli na WF-ie, my robiłyśmy sobie matmę w domu. I niektórzy nauczyciele to rozumieli i pozwalali nam robić faktycznie na swoich lekcjach inne lekcje, na przykład na WF-ie matmę czy coś takiego, a niektórzy tego nie rozumieli i po prostu wtedy mieliśmy tam 50% frekwencji. Czy to wystarczyło? Oczywiście, że tak. To zależy też od waszych ambicji, bo jeżeli waszym głównym celem i sensem jest posiadanie tego czerwonego paska i posiadanie samych szóstek na świadectwie, no to wiadomo, że tego nie osiągniecie, jak nie będziecie chodzić na lekcje. Ale jak wam zależy po prostu na dostanie się na tą wymarzoną uczelnię i ta uczelnia nie wymaga czerwonego paska, a raczej żadna nie wymaga, załatwcie sobie od rodziców usprawiedliwienie i naprawdę chodźcie na te lekcje, które tego wymagają i które was coś uczą, a nie na wszystkie, bo umówmy się, teraz w szkole jest bardzo dużo bezsensownych przedmiotów, bardzo dużo przedmiotów, które nic wam nie wnoszą już w tej maturalnej. Jesteście dorośli, już chyba wiecie, co jest dla was najlepsze i ja nie muszę wam o tym przypominać. Ja wiem, że w tym filmie ja dużo gadam o studiach, no ale gdzieś tam jest to raczej taka kontynuacja. Jak chcecie napisać dobrze maturę, no to dlatego, że chcecie iść na studia. Albo macie po prostu ambicje, no jakby coś tych dwóch rzeczy i pewnie dlatego też włączyliście ten film, bo chcecie napisać dobrze maturę, żeby dostać się na wymarzoną uczelnię. Ale co jak nie macie tej wymarzonej uczelni? To jest totalnie okej. Wiem, że z każdej strony będziecie mieli takie bodźce. Nauczyciele będą was się w szkole pytać, gdzie na studia, rodzice, czy nawet dalsza rodzina, znajomi, ale that's okej, że jeszcze nie wiecie. Może i jest trochę późno, ale wiecie co? Mój przyjaciel ostatnio mi to uświadomił, jak zakomunikował mi parę dni temu, kiedy w ogóle miałam wrażenie, że rekrutacja na każdej uczelni jest już skończona, że on idzie na studia, a na te studia miał nie iść w ogóle i plan był totalnie inny, ale stwierdził z dnia na dzień, że hej, jednak chcę iść na studia i znalazł uczelnię, która go jakby jeszcze przyjęła. Myślę, że nie trzeba się stresować tym, co będzie po maturze. Pewnie gdzieś tam już trochę ścieżkę macie nakreśloną, chociaż czy ten polski, czy ta matma rozszerzona, czy w ogóle nic z tych rzeczy, idzie się na przykład totalnie w jakieś artystyczne kierunki, ale tak konkretnie nie musicie wiedzieć. Jak przyjdzie czas, przejrzycie sobie te kierunki, a może złożycie na uczelnię, gdzie będzie studiować wasza przyjaciółka, albo po prostu zrobicie to, co będziecie uważać za najlepsze i wybierzcie sobie te studia z braku laku, ale teraz nie ma co się tym przejmować. Dużo osób nie wiedziało, ja na waszym miejscu też nie wiedziałam, co zrobić. Ja do ostatniego momentu nie wiedziałam, co zrobić. Moje podania na studia były w totalnie rozbieżnych kierunkach i do ostatniego momentu nie wiedziałam, jak to będzie, więc to, że wy teraz nie wiecie, jest całkiem normalne. Kurde, jesteśmy młodzi i decydowanie w tym wieku o swojej przyszłości jest naprawdę ciężkie. A jeżeli jakimś cudem widzicie ten film na przykład miesiąc przed, to miesiąc to jest bardzo dużo czasu. Ile ja rzeczy zrobiłam w miesiąc, to w ogóle wy sobie nie wyobrażacie. I ja wiem, że tak czy siak, nawet jak oglądacie ten film na początku klasy maturalnej, to i tak będziecie się uczyć na ostatni moment. I tak będziecie po prostu powtarzać i w tym kwietniu będziecie świrować, że wy nic nie umiecie, ale to nie jest prawda. Chodziliście do tego liceum przez te 4 lata, więc na pewno coś z liceum wynieśliście. A nawet jeżeli macie wrażenie, że totalnie nic i to jakimś cudem by się sprawdziło, to w miesiąc da się bardzo dużo zrobić i ja tak naprawdę odkładałam tą naukę, odkładałam. Byłoby mi o wiele prościej, gdybym faktycznie skupiła się od początku roku, ale tego nie zrobiłam. I powiem wam szczerze, było ciężko, ale dałam radę i faktycznie przycisnęłam w tym kwietniu. Końcówka marca zaczęłam tak naprawdę już cisnąć do matury, chociaż dalej wychodziłam, imprezowałam i dalej jeszcze miałam życie towarzyskie, ale przez miesiąc i tak da się dużo zrobić. A jeżeli chodzi o to, co najbardziej mnie przygotowało do matury, to zdecydowanie są
matury. Czyli po prostu arkusze z poprzednich lat, czy właśnie takie repetytoria, jakie rozdaję na moim Instagramie, bo to jest taka żywa nauka. To nie są po prostu jakieś zwykłe zadania, to jest to, co faktycznie CKN dawało na maturach. To są ich pomysły. I często te pomysły powtarzają się na przykład sprzed 10 lat, tylko mają inne liczby, albo po prostu wpadacie już w taki trans liczenia tych matur, więc jak dostajecie ten arkusz, to już mało co was dziwi. Umiecie też rozpoznawać chociażby z jakiego działu, czy jakiego zagadnienia jest to zadanie. No i przede wszystkim korki, jakby na których faktycznie nauczyciel skupia się na was, mówi wam, co macie zrobić konkretnie, bo wie, jakie macie braki. No a faktycznie te arkusze też pokazują wam, czego nie wiecie, jaki typ zadań musicie jeszcze zrobić i po prostu nie jesteście w szoku, że o Jezu, to tak wszystko wygląda, to tu trzeba kodować, tu trzeba robić to, bo wy to umiecie robić. To już przy tym jest takie przyzwyczajenie, a nie szok, że i co teraz, to jest faktycznie matura, to jest arkusz. Tutaj coś kontrowersyjnego, ale ja około 2 tygodnie przed maturą byłam tak zdesperowana i tak bardzo zestresowana, że kupiłam kurs z TikToka. I uwaga, kursy z TikToka działają. Nie wiem, czy tutaj chodzi o faktycznie naukę, czy naprawdę ich metody są jakieś odkrywcze, bo wątpię. I takie rozwiązania, jakie oni mi proponowali, szczególnie z matmy rozszerzonej, były takie klasyczne, wiecie, mogłam wygooglować sobie, jak zrobić dane zadanie z danej matury i rozwiązanie było na internecie i było dosłownie identyczne, może nawet było prostsze niż oni pokazywali. I to, że wydacie swoje pieniądze, chyba jest po prostu motywujące pod tym względem, że ej, zapłaciłam za to niemałą kasę i teraz po prostu muszę się spiąć i muszę to wykorzystać, bo jest wam tak szkoda. Ja was teraz nie namawiam do kupowania jakichś konkretnych kursów z TikToka, bo mi nikt za to nie płaci, ale po prostu ogólnie może zakup jakiegoś kursu tak przed całą maturką jest taki fajny, albo nawet nie przed całą maturką, bo tam macie, wiecie, kalendarz rozpisany, co, którego dnia macie robić i tam oni zawsze zapewniają, że będziecie mieć tyle i tyle procent po ukończeniu tego kursu, pewno daje taką ulgę. Wiadomo, wy musicie zrobić tą robotę, żeby to wam weszło do głowy, ale daje wam właśnie taki spokój ducha, że oni mi zapewniają, że będzie dobrze, oni mi zapewniają, że ja będę mieć bardzo dużo procent po ukończeniu tego kursu i faktycznie spokój ducha jest. I teraz coś od czapy, ale to miało być ogólnie polecenie na klasę maturalną, nie tylko na maturę, ale no wiadomo, że to wszystko to jest zwieńczenie i o tej maturze to wy będziecie słuchać i słuchać jeszcze przez cały ten rok. Moją taką radą jest to, żebyście kupili sobie teraz wakacje, na te swoje najbliższe wakacje w życiu za rok. No właśnie chodzi o to, żebyście mieli jakiś cel. Ja zdaję sobie sprawę, że ta wizja przyszłości jako studia, wyprowadzka z domu, matura może być przytłaczająca i ona pewnie będzie przytłaczająca. Ale właśnie jedną z nielicznych rzeczy, którą dobrze zrobiłam w tej klasie maturalnej, to to, że równo rok temu, dosłownie na początku września, kupiłam sobie bilety na koncert Harego w Paryżu, więc ja już na początku maturalnej miałam na co czekać. Więc ta przyszłość nie klarowała mi się tylko pod względem będzie ciężko, będzie niefajnie, bo zaraz matura, tylko ja chciałam mieć jak najszybciej maturę z głowy, żeby potem mieć super wakacje, no bo już miałam kupioną tą jedną wycieczkę do Paryża. Więc moja przyszłość to nie było tylko udręka i masakra i jak ja sobie dam radę, tylko właśnie byleby do tego maja, a potem to już będzie super. No i ostatnia rada dla was, którą mogę wam dać, to to, żebyście zastanowili się, czy wy serio musicie napisać tak dobrze tą maturę. Czy wy serio musicie poświęcać teraz każdy wolny czas na naukę? Czy teraz serio chcecie, żeby to był wasz główny cel i sens w życiu? Ja wiem, że tak gdzieś tam są te ścieżki utarte, że tak się powinno robić i ja też tak zrobiłam, że ja powinnam napisać tą maturę, że ja powinnam iść na studia, ale musicie się zastanowić właśnie, czy to jest wasza droga, czy wy tak chcecie skończyć, czy wy tak chcecie, żeby wyglądało wasze życie, czy nie macie jakiegoś, nie wiem, innego talentu, czy czegoś, żeby skierować to wasze życie na inne tory. Pamiętajcie, że nie każdego droga to jest studia, że nie każdego droga to jest matura. Jakby okej, warto tą maturę mieć, bo jeszcze coś w życiu może wam się odwiedzić i może będziecie jeszcze chcieli pójść na studia, jeżeli teraz nie chcecie. Ale warto sobie tak to wszystko przewartościować, w sensie, czy wy, nawet jak chcecie ją pisać i chcecie dostać się na dane studia, to czy wy chcecie napisać ją aż tak dobrze? Czy wy potrzebujecie mieć 100% z polskiego, czy 100% z matmy, jak chcecie iść na przykład na dany kierunek? Czy nie wystarczy wam 80% z tej matmy? I wtedy nie macie z tyłu głowy, hej, ja muszę napisać tą maturę jak najlepiej, tylko macie konkretny cel. Chcę napisać matmę na 80%. Więc sprawdźcie sobie, jakie mniej więcej będą progi. Na niektórych uczelniach jest też taki kalkulator, który pokazuje wam, od ilu procent mniej więcej dostaniecie się
na dany kierunek. Wiem, że pewnie dużo z Was jeszcze nie ma tego kierunku, na który chce iść. Tak jak wspominałam wcześniej, ja w Waszym wieku i na Waszym miejscu miałam dosłownie identycznie tak samo, ale przynajmniej warto sobie zrobić to, czego ja nie zrobiłam, czyli sprawdzić przynajmniej na niektórych kierunkach, ile faktycznie potrzebne jest tych procent, żeby zawsze mieć ten backup, nawet jak nie znajdziecie tego Waszego wymarzonego planu, to żeby mieć ten już plan C i D zrobiony, że w razie czego, jak napiszecie matmy na 50% i polski na 60%, to dostaniecie się tu i tu. I wtedy, wiecie co, trochę ten stres chyba schodzi, bo macie tak z tyłu głowy, że to nie musi teraz być całe moje życie, bo przecież co, ja nie napiszę matmy na 50%, albo polskiego na 60%? Po czasie to się wydaje taka błahostka, ta matura. Ja nie uważam, żeby tyle gadania nauczycieli i tyle stresu i nieprzespanych nocy było warte tych kilku dni w miesiącu. Ja wiem, że ten maj jest takim postrachem licealistów, ale nie ma po co. I to naprawdę, jak już siedzicie w tej ławce maturalnej, to czuć, jakbyście byli po prostu na sprawdzianie. Oglądacie ten film, to znaczy, że Wam zależy. I ten film też nie był taki stricte pod maturę, to jeszcze myślę zrobię, ale to już bliżej matury. Ale chciałam Wam tym filmem trochę pomóc przetrwać tę maturalną, bo ja wiem, jak jest. Ja sama to niedawno przeżyłam, co prawda skończyłam chodzić do szkoły już z taki pół roku temu. I teraz powiem Wam szczerze, że tęsknię. Że tęsknię za tymi czasami liceum, tęsknię za tą klasą maturalną. Ona nie musi się wiązać tylko z maturą. Jak ja sobie myślę o maturalnej klasie, to jest dla mnie tylko nazwa, że maturalna, ale tak naprawdę ja z maturą miałam mało do czynienia w tej klasie, dopiero w takim marcu, kwietniu. Więc właśnie warto wykorzystać ten czas w taki sposób i zapamiętać to jako fajne wspomnienie, fajny okres w Waszym życiu, a nie tylko stres i naukę. I tym, słuchajcie, akcentem już będę kończyć ten film, bo przekazałam Wam takie na ten moment najważniejsze 10 rad, no i kończy mi się bateria w aparacie, jak przy każdym końcu filmu, ona mi się rozładowała chyba 5 razy podczas mojego gadania, także bardzo dziękuję Wam za oglądanie albo wysłuchanie, no i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Buziaki, pa! W komentarzu możecie pisać, co chcecie zobaczyć na moim kanale.